Programy zdrowotne były nierozłącznym i ważnym elementem prowadzenia naszej polityki samorządowej. Od lat wspieramy rehabilitację. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ktoś powie, że to za mało, że to za małe kwoty, jeszcze ktoś musi dopłacić, ale staramy się krok po kroku wprowadzać nowe rzeczy i dodatkowe. A finanse są takim nierozłącznym elementem tego wszystkiego, co robimy i nie zawsze wystarcza nam na pokrycie wszystkiego, co byśmy chcieli. W tym przypadku konkretnie spotykamy się z powodu choroby osteoporoza. Jako gmina zrealizowaliśmy projekt, złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Zdrowia. Projekt będzie trwał do końca przyszłego roku. W przetargu wybraliśmy podmiot medyczny, który w tym przypadku jest firmą medyczną ze Szczecinka. I z tym wybranym podmiotem przez najbliższe półtora roku będziemy świadczyli usługi dla osób starszych, szczególnie dla pań, bo 90% chorych to są kobiety, szczególnie po tak naprawdę to już nawet po 40 roku życia warto się zbadać. Panowie dopiero po 75, ich też nie wykluczamy i wszystkich chętnych przebadamy. Będzie można przyjechać samodzielnie lub będziemy organizowali transport. Do tego wszystkiego jeszcze spotkania w każdej wsi, do tego, żeby edukować, żeby rozmawiać. Zapraszam wszystkich, zapraszam serdecznie do korzystania, zgłaszania się do nas do urzędu. Jeżeli tylko ktokolwiek zadzwoni, nawet pod numer ogólny, zostanie przekierowany do osoby, która się tym zajmuje, trafi na pewno do nas, zostanie zawieziona, jak będzie potrzeba i przywieziona z powrotem do domu i przebadana. Badanie nic nie boli, nie trzeba się obawiać, nie jest to ani daleko, ani długo. Tym bardziej zachęcam do udziału w programie. Oczywiście można przyjechać samemu, tak? Ktoś zorganizuje swój własny transport, przyjedzie, natomiast za badanie nic nie zapłaci, ale również można powiedzieć, nie mam jak dojechać, to naprawdę nie jest kłopot. My tych ludzi będziemy grupowali, oczywiście nie będzie to indywidualny dojazd jak taksówką, ale zorganizujemy taki przejazd z domu do badania i z powrotem do domu. Taki pacjent zostanie zawieziony zupełnie bezpłatnie. Wszystkie usługi, które realizujemy i staramy się realizować bezpośrednio jako urząd, są dla mieszkańców całkowicie bezpłatne. Jeżeli pojawiają się jakikolwiek inni ludzie, którzy sugerują, że są z ramienia urzędu, chcą coś nam przedłożyć w różnych sprawach, nie tylko zdrowotnych, ale szczególnie właśnie z zakresu termomodernizacji, różnego rodzaju remontów, chcą od nas jakichś zaliczek, podpisywania jakichś umów, proszę w to nigdy nie wierzyć, to jest absolutnie nieprawdziwe, a na pewno niezgodne z naszą polityką. Wszystko, co wychodzi od nas, jest całkowicie bezpłatne. Nasi pracownicy niczego od naszych mieszkańców nie żądają. Pamiętajcie o tym, bo jesteśmy teraz w trakcie zebrań sołeckich i mieliśmy takie przykłady, że osoby się przyznały, że miały kontakt z takimi ludźmi, którzy chcieli ich naciągnąć. Nie dajmy się, pamiętajmy, badajmy się tutaj na osteoporozę zupełnie bezpłatnie i zupełnie bez strachu.